oraz drugi mieszkańcy Chrzanowa mają możliwość wpływu na to, jakie zadania inwestycyjne zrealizuje gmina. Taką szansę daje budżet obywatelski, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Widać to po ilości zgłoszonych zadań, z których 22 przeszły pozytywną weryfikację i teraz walczą o głosy mieszkańców. Chrzanowianie w tym roku zyskali możliwość głosowania także drogą elektroniczną, czyli poprzez internet. To sprawiło, że oddanych głosów jest zdecydowanie więcej. Tylko pierwszego dnia głosowania, z samego rana, na zadania w ramach budżetu zagłosowało 100 mieszkańców, a rankiem dnia następnego tych głosów było już 650. Procedura jest prosta. Wystarczy wejść na platformę do głosowania umieszczoną na stronie Urzędu Miejskiego, kliknąć na odpowiednią zakładkę, a potem jesteśmy prowadzeni aż do momentu głosuj. Równocześnie pozostawiono opcję oddania głosu na papierze poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny. Takich miejsc, gdzie można to zrobić, jest w tym roku więcej. Będą one zarówno w Urzędzie Miejskim, w Urzędzie Stanu Cywilnego, w MOKSIR-ze czy Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale także we wszystkich filiach biblioteki w każdym sołectwie będzie można też głos oddać w sposób tradycyjny. Każdy może oddać głos na maksymalnie 3 zadania zaproponowane w ramach budżetu. To od głosujących zależy, czy wybiorą 1, 2 czy wspomnianą maksymalną liczbę. Ważne, aby pamiętali, że jeżeli oddadzą głos drogą elektroniczną, to nie mogą już tego zrobić w formie papierowej i na odwrót. Jedno jest pewne, na pewno warto mieć wpływ na to, co dzieje się w gminie i zagłosować. Zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyjrzeli się zadaniom. One są bardzo różne, to są zarówno zadania infrastrukturalne z zakresu infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, jak też miękkie zadania, zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa, więc jest z czego wybierać. Głosowanie potrwa do 1 marca włącznie. Organizatorzy, czyli gmina, starali się maksymalnie ułatwić zadanie głosującym, ale także autorom projektów zgłoszonych do budżetu. Wprowadziliśmy też takie plakaty z QR-kodem. Można ten kod zeskanować i w ten sposób oddać też głos. Od razu nas przekieruje ten kod na platformę do głosowania. Rzeczywiście też zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy zgłosili swój projekt, promowali samą ideę budżetu, no bo nic tak nie promuje budżetu obywatelskiego, jak właśnie projekty i osoby zaangażowane w promocję potem tych projektów. Więc udostępniliśmy wszystkim zainteresowanym dostęp do takiej platformy, gdzie mogą ściągnąć właśnie loga choćby budżetu obywatelskiego i zamieszczać je na swoich projektach. Realizowanych będzie tyle zadań, na ile wystarczy pieniędzy zarezerwowanych w tegorocznym budżecie, a mowa o kwocie 140 tysięcy złotych. Burmistrz już deklaruje, że chciałby, aby w kolejnej edycji tych pieniędzy było zdecydowanie więcej, a tym samym możliwości realizacji inwestycji wskazanych przez mieszkańców wzrosną. Fajna rzecz, bo ona edukuje, ona nam pokazuje, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy współgospodarzami u siebie w mieście, w naszej gminie, sołectwie. Dlatego też wydaje mi się, że warto w to inwestować i na przyszły rok w budżecie miasta będę chciał zaproponować Radzie wyższą kwotę zdecydowanie. Najpóźniej do 29 marca poznamy zwycięskie zadania z tegorocznego budżetu obywatelskiego gminy Chrzanów. Potem po stronie gminy będzie ich realizacja. Ma być przeprowadzona do końca tego roku.